Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Train Sim World 2. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie dostawę poranną o nazwie Y101. Udaj się do stacji rozrządowej i zestaw nowo przybyłe wagony. Następnie zabierz grupę wagonów do sortowni w celu sklasyfikowania. Czas misji to około 15 minut. Więc tą misję sobie dzisiaj wykonamy. Mamy naszą lokomotywę, podwójnie nawet obstawioną. I co my tu musimy zrobić? Po pierwsze, wypadałoby ustawić ten zawór M2A na prowadzące lub niesprawne. Zawór odcinający na pozycje towarowe. Reflektory przednie na jasne. Generator pola należałoby włączyć, wstawić winię na sternika kierunkowego oraz dać ją w pozycję naprzód. Dobrze, i hamulec automatyczny należałoby zwolnić i byśmy byli pomału gotowi do jazdy. Zgadza się, hamulec się odhamował. Dajmy pierwszą pozycję mocy i jedziemy. Ciężka lokomotywa ruszyła. Możemy sobie to zobaczyć. Pociąg jedzie. Niestety wysiąść nie możemy w trakcie jazdy. Chodzi tu o schodzenie po tych schodach. Nie da się. Jeszcze wolałem sprawdzić drzwi. Damy z powrotem. Się rozpędzamy. Dzisiaj, drodzy Państwo, byłem nagrywać odcinek specjalny. Mam nadzieję, że pojawi się on po tym odcinku albo przed tym odcinkiem. To wszystko już zależy od Państwa. Bo jest to odcinek specjalny na 260 subskrypcji. Jeszcze nie dograłem jednej rzeczy, więc będzie on lekko pocięty. Mam nadzieję, że nie będzie to Państwu przeszkadzać. No i 1,8 mili do strzygnięcy się wagonów. Zobaczymy sobie to na naszej mapce. Gdzie są te nasze wagony? Nasze wagony są tutaj. A my jak my tutaj pojedziemy? No właśnie, tu w porządku tutaj. Nie jest w porządku. Teraz jest. Teraz też wszystko pasuje. A tu byśmy mieli mieć na jazdę tam. No tutaj, tu w dół, tutaj jest dobrze. Tutaj też jest dobrze. Tutaj też nam pasuje. I takim sposobem dojedziemy do wagonów. Chociaż mi tutaj coś lekko nie pasowało, że przecież jak my stąd jedziemy, możemy jechać od razu o tak. Dobrze. Teraz powinno być wszystko w porządku. Tu musicie niestety uważać, zwracać, drodzy Państwo, na to, jak są ustawione rozjazdy. Niestety taki scenariusz. Na przykład ten tutaj był źle ustawiony.
No dobrze, mam nadzieję, że to wszystko skorygowałem, co było na prawidłowo ustawione. Jedziemy sobie po malutku według ograniczenia prędkości. 15 mil na godzinę. Dziś lekkie przecinki występują, ale rzadko, więc on bieżnie przeszkadzać wolno. No jest to niestety też spowodowane przeciążeniem komputera, niestety. Sam widok tych wskaźników dużo od zespołu zużywam. Ja co zauważyłem. 2,4 mili będziemy mieli 60, ale to już nas raczej nie będzie interesowało. W tamtym miejscu to my już dawno podepniemy sobie te miliony. I tu powinniśmy zjechać w lewo, jak mnie pamięć nie myli, według naszej mapy, tak zgadza się. Mamy tutaj hamulcem niezależnym lokomotywy, nie? Nie będziemy dociągać całego hamulca automatycznego. No nie ma to sensu. Tak samo jak hamowanie Dynamic Brake Set i te inne tryby. To też by tutaj nie grało roli niestety. Dobrze, zjeżdżamy prawidłowo. No i widzicie, drodzy Państwo, bo to, że środkowy nie idzie pociąg. Ja wcześniej, jak wykonywałem tą misję, pojechałem na czołówkę, niestety. Bo nie przestawiłem rozjazdów. No, dosyć ostro w dół. I teraz w górę to chyba, dlatego że przejeżdżaliśmy pod tym torem jednym, co tu prowadzi. Trzeba dać więcej mocy. No, taki nieprzyjemny ten zjazd i podjazd. Jakbym ciągnął aktualnie wagony, to by mi się on nie podobał. Czemu ja dostałem nagrodę za jazdę powyżej ograniczenia prędkości, jak jadę paniżej? To mnie w sumie zastanawia. Dobrze, już jesteśmy na torze prawidłowym do wagonów. Teraz też nam tutaj na liczniku chyba na chwilę na 16 skoczyła, to już będzie jazda powyżej ograniczenia. Jak mi się tak wydaje.
Zajazdę powyżej ograniczenia dostaję punkt. Na jedyneczce jak ucisnął, a tam też przyspieszę, no niestety. I znowu już na chwilę 16 skoczyło. Ta gra jest niesprawiedliwa. 0,1 km/h przekroczenia i już. Ale zaraz się będziemy zbliżać do wagonu, drodzy Państwo. Ogólnie nam przyspieszenie pokazuje w milach na minutę. I się, drodzy Państwo, przyspieszamy 3,9 mili na minutę, dlatego że tu jest lekki spadek. Więc teraz nawet bez przepustnicy delikatnie przyspieszamy. Tego wynika, a nie, jednak jedność zdania, jedność spadek jest. Dobrze, więc podepniemy sobie wagony. Pomalutku dojeżdżamy. Nie podpięte. Czekaj przez chwilę, dobrze, będziemy czekać. I kieruj się w stronę wskaźnika, więc w drugą stronę. Więc tu dajemy na dźwignię wyłączoną. A na podłączenie 6/25. Tak, podłączenie 6/26. Nadaje się nastawnik kierunkowy na neutralny. Wyjmujemy dźwignię, powiedziałem. Jasne, który wyłączamy, generator pola wyłączamy. I przemieszczamy się do drugiej lokomotywy. Wejdźmy sobie. Od tej strony tak ciężko to by było wsiąść, bo tej drzwi tu nie ma, niestety. Dobrze, więc siadajmy. Dawmy tam dźwignię, dajmy naprzód, włączmy generator pole. Jasne, który dajmy na jasne. Tam jakiś pociąg też przejeżdża. A zawór dajemy na prowadzące, niesprawne. Oddajemy na towarowy. I dźwignię dajemy na zwolnienie. I czekamy aż. Wagony się wszystkie odhamują i przy okazji sobie ustawimy drogę.
Tutaj tu jedziemy cały czas prosto. O, przepraszam Państwa, na dźwięk telefonu. Tu jedziemy tu i tu jedziemy w lewo. I dojeżdżamy do celu podróży, tak? Tak pojedziemy. Skład się odhamował, więc dajemy pierwszą pozycję mocy. Naciągamy sprzęgi. Naprzód dajemy drugą pozycję mocy. Jeszcze bardziej napinamy sprzęgi. Jak widzicie, pomału lokomotywa się przemieszcza do przodu. O, i aktualnie całe wszystkie sprzęgi się napięły i lokomotywa ruszyła. To bardzo ważne, aby tak robić. I teraz możemy wejść na przykład czwartą, czy tam nawet piątą pozycję jazdy bez problemu. I rozpędzić się do tych 15 godzin. Należy też pamiętać, że wcześniej zacząć zmniejszać tę moc, gdyż niż wagony jeszcze pchają z rąk. Też pamiętaj się o naprężaniu nawet przy wyższych prędkościach. Za jedną milę będziemy mieli postój. Miało być 15 minut, a wyjdzie po godzinę odcinek. Ja już wiedziałem, co tu się święci. Nie wiem tylko. Ile tam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem wagoników. Jest to ciągnąć, szczerze. Jako iż nie przyspieszamy, możemy. O, tu w ogóle się wyświetla 15 dla pana. No tu niestety pana nie ma znowu. Możemy sprawdzić, czy światło prawidłowo się świeci. Hamulec ręczny mamy. Możemy otworzyć skrzyżowanie, ale możemy przed tym wyjść podczas biegu pociągu. Ramienki też niestety wejść nie możemy. No cóż. Nie pozostaje nam w takim wypadku nic tylko jechać. Jestem ciekaw, jak te urządzenia ostrzegawcze działają w tym pociągu. Sprawdźmy. Jakieś przecinka by. A tu jest alarm reset. Czyli maszynista się nam stu, musi się nachylić do tej wajchy, pociągnąć ją, oprzeć się z powrotem. Jeżeli pociąg osiągnął prędkość, musi się z powrotem nachylić, żeby wajchę popchnąć. A jeszcze w tym czasie musi zbliżać ten klacz. Znaczy nie wiem, na jakiej zasadzie działa ten alarm. W ogóle jakbym się skontaktował z sygnalistą, to nic się nie stanie. Tu nie istnieje ktoś taki jak sygnalista. Już przesadzamy z prędkością. A już prawie bym dostał maksymalną ilość punktów. Czyli 30, a dostałem 15.
przez dosłownie momencik przekroczyłem prędkość dozwoloną. Pamiętać o tym hamowaniu, bo dołączył może ten dynamik od Rejka. I tak zaraz. No spróbujmy może na pozycji numer 1 go załączyć. Już nie, bo to już i tak jest podjazd pod górę. Podjazd pod górę, nie będziemy już przyspieszać. Mamy zatrzymać skład tutaj. Zaraz pomału będziemy hamować. On powinien mieć dobre hamulce. I ma jak to na skład towarowy przez to. A czy jeszcze dalej mam jechać? Aha. Tutaj. Tutaj. I tutaj, dobrze. Aha, bo ja mam jechać przez lokalizację, a nie się tam zatrzymać, no. Czyli na listy jak nie było, tak nie ma. To jest zjazd w dół, więc nie będziemy tutaj szaleć z tymi prędkościami. Dobra, setupujmy sobie ten dynamic brake. To właściwie nie byłoby bardzo potrzebne. Jedziemy przez lokalizację, zaraz gdzieś się pewnie będziemy zatrzymać. No i zatrzymanie w lokalizacji do 07. I to nie będzie koniec nic. O, to jak to miało być na 15 minut, a nie jak to tam mieści. Zmniejszyliśmy moc, co nam wydało, a zwalniamy, tak? Trzeba też regulować tę moc raz tak. No i ty się zastanawiał, co to jest pod generatora. Jest to po prostu wyłączenie tego generatora, co produkuje prąd z silnika spalinowego. Sprawdźmy tylko jeszcze ustawienie zwrotnic, czy aby na pewno tak. Aby na pewno mamy to dobrze ustawione. Przyspieszmy i zaraz będziemy wyłączać moc pociągową. Dobra, wystarczy. Tyle to się doturlamy do wskaźnika.
to lokomotywa ma fajne dźwięki, to ci odbiło się na wyrwanie. Myślę, że też przy 50 jardach rozpoczniemy wyhamowywanie. I nawet jeszcze za szybko to było. No, otworzyłem zawór, super. A czyli teraz mam spychać wagony? Nie. A prawie tam, gdzie byłem. Naprawdę aż tak na daleko musiałem przejechać. Trzeba teraz się cofać z tymi wagonami aż tutaj. Mam przejść za automatem i teraz chcę zresetować ten panel. Gdzie teraz? Alarm się nie chce zresetować. PTS open. Znaczy open, jak już jest zamknięty. Jednak trzeba wyłączyć ten urządzenia ostrzegawcze, bo nie pojedziemy nigdzie. Jedź pan do tyłu, Ania. Tych wagonów. Że dohamowałem lekko hamulce zależnie. A bo to lokomotywa ma tutaj stać, a... No i mi się wydaje, że starczy jak ten wagon będzie to po prostu sam. No moi.
Dobra. Teraz będę miał je rozłączyć, tak. Czyli trzeba wyjść. Wyjść gdzieś to powinno być. Wyjdź, przejdź, nie chciałem przechodzić, chciałem to rozgiąć. Zaczekaj chwilę? Nie, ja nie czekam. Idę do kabiny. No właśnie, bo mam jeszcze się kierować w stronę wskaźnika. Dobrze, więc jedziemy i się przemieszczamy w stronę wskaźnika. Nawet wszystkie rozjazdy były dobrze ustawione, a nawet tych nie sprawdziłem nic. Więc miałem szczęście. No, takim sposobem skończyliśmy naszą misję. Dostaliśmy złoty medal. Więc cieszymy się bardzo. A wy, drodzy Państwo, komentujcie, subskrybujcie. I ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.